Droga relacji Bolesławiec-Stare Jaroszowice to jedno z kilku zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiat bolesławiecki w bieżącym roku. I wszystko wskazuje na to, że już wkrótce się zakończy. Prace obejmowały przebudowę jezdni drogi o długości prawie 4 km, w tym wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej w dwóch warstwach, wiążącej i ścieralnej, wraz z ułożeniem siatki wzmacniającej. Prace ziemne związane z odtworzeniem rowów, odbudową przepustów i zjazdów. Do tej pory wykonano wszystkie roboty ziemne wraz z przepustami i ścinkami, położono warstwę wiążącą i siatkę wzmacniającą. Obecnie trwa układanie warstwy ścieralnej, a w przyszłym tygodniu zaplanowano ułożenie poboczy i prace wykończeniowe. Zadanie współfinansowane jest w 80% ze środków Państwowego Funduszu Celowego Funduszu Dróg Samorządowych, w pozostałej części przez powiat bolesławiecki, gminę miejską Bolesławiec oraz gminę Bolesławiec. Zakończenie robót planowane jest do 15 września 2020 roku.